Witajcie w podcaście uczącym angielskiego. Po lekcji wymowy czas na nieco luźniejszy temat i zajmiemy się znaczeniem tylko dwóch słówek just oraz only. Zapowiada się długi odcinek. Prawda, że zazwyczaj robimy lekcję o jednym wyrazie, a i tak mamy wypełniony czas antenowy. Postaraliśmy się jednak wybrać najciekawsze i najbardziej przydatne wyrażenia. A resztę? Umieścimy w materiale bonusowym. Zatem dziś porozmawiamy tylko o just oraz tylko o only. Let the lesson begin. Czy wiemy dlaczego mówię tak tylko? Wiele razy. Tylko. Bo co oznacza just? Just tylko. Dokładnie. A only? Tylko. No i właśnie, no i po odcinku ciach. Dziękuję. Taki... To był bardzo długi odcinek. <noise> Także to są główne znaczenia, y, tylko jeżeli pamiętacie zespół Just, five no, Just to five. no kto nie pamięta? Tylko piątka. Pomysł na ten odcinek podrzuciła nam słuchaczka Weronika, która zadała mi jakiś czas temu właśnie pytanie o różnicę pomiędzy tymi dwoma słowami. Thank you, Weronika. Odpisałem ci wtedy wiadomość, no a w odcinku dla wszystkich już rozwiniemy ten temat. Znamy podstawowe znaczenie tylko, ale mm -hmm. just ma wiele znaczeń. To na pewno nie będzie tak prosto. Just ma wiele znaczeń i jest tym wyrazem bardziej złożonym w znaczeniu, okay. bo oznacza między innymi dopiero co. No. Typu I've just eaten. Dopiero co jadłem. Aha, że przed chwilą. Dopiero zakończyłem. Przed chwilą dopiero co, tak, tak, tak. I wtedy nie możemy go wymienić na only. Mm -hmm. Także w większości przypadków można użyć only i just w tych samych zdaniach, wymiennie, ale nie w znaczeniu dopiero co. Okay. Zapamiętana zasada? Tak. Na razie mamy tylko jedną. Czyli, jeżeli chcemy powiedzieć, mam tylko jednego psa, to powiem I have just one dog. I have just one dog. No i możemy to wymienić na only, czyli. I have only one dog. easy peasy, tak jest. Albo takie zdanie na przykład. I thought you were hungry, but you ate just half of your lunch. I thought you were hungry, but you, just ate, but you ate just half? Of your lunch. Tak, to umiejscowienie tutaj jest istotne. Do tego dojdziemy nieco później, gdzie wstawiamy to just i only. No ale tutaj myślałem, że jesteś głodna, ale zjadłaś tylko połowę lunchu. Czyli nie, że dopiero co zjadłaś, mm -hmm. ale zjadłaś tylko. tylko połowę. You ate just, you ate only half of your lunch. Także tu możemy sobie zastąpić i nie ma tutaj żadnego problemu. Podobnie będzie na przykład też w zdaniu: Tylko dwoje rodziców chciało pomóc? To jak to powiemy po angielsku? Only albo just two parents wanted to help. Super. Only two parents wanted to help, albo just two parents wanted to help. Super. A moje dzieci używają swojego pokoju tylko do spania. <noise> Okej. Okay. My kids. Only or just use their room for sleeping. Tak, my kids only use their room for sleeping. Ewentualnie można też oni wstawić później. My kids use their room only for sleeping. Albo just for sleeping. Nie będzie tu różnicy, którego użyjemy. Dobra, więc tutaj mamy prostą sprawę. Uh, natomiast pamiętajmy, że w znaczeniu dopiero co nie będziemy mogli zamieniać. I porównajmy sobie znaczenie tych dwóch zdań. I've just cleaned the living room. I've just cleaned the living room. Oraz I've only cleaned the living room. I've only cleaned the living room. To jaka jest różnica? Pierwszy jest taka, że dopiero co posprzątałeś. Zgadza się. A drugi, że tylko posprzątałeś salon. Tak, czyli moglibyśmy dokończyć, prawda? To pierwsze, I just cleaned the living room a few minutes ago. Albo to drugie, że posprzątałem salon, ale już kuchnię nie. I to będzie ta główna różnica w znaczeniu pomiędzy just oraz only. Only będzie oznaczało y, tylko, czyli że nic wielkiego. I często jeżeli błędnie dokonamy tej zamiany czy podmianki, mm -hmm. to only będzie oznaczało a takie nic wielkiego się nie stało. Ok. Przyjrzyjmy się teraz dokładnie just. Just będzie miało masę znaczeń. Między innymi oznacza dokładnie. Dokładnie. Jak exactly. Jak exactly. Na przykład w tym zdaniu. That's just what I needed. That's just what I needed. Dokładnie tego potrzebowałem. Tak, właśnie tego potrzebowałem. That's just what I needed. Just może też oznaczać nieco, troszkę, albo ledwo. W takim znaczeniu wiecie, o mały włos. Ok. Takie zdanko. We have just over 6k subscribers on YouTube. We have just over 6k subscribers on YouTube. Czyli mamy nieco ponad, ponad. Tak, mm -hmm. ledwie co ponad 6000, Just over. Just over. To nie oznacza tylko, w sensie, że nie możemy tutaj zrobić only, że tylko 6, znaczy to się zmieni znaczenie. Zgadza się. Tak, tutaj mamy ledwie co ponad. Podobnie będzie w takim prostym zdaniu, wiesz, to jest zaraz tu obok. It's just around, around the corner. corner. No, dokładnie. I to jest właśnie zaraz tutaj, niedaleko. Just może też służyć jako podkreślenie czegoś, a takie absolutnie. Okay. Czyli to samo co oznacza really albo so, w takich zdaniach. Mm -hmm. You're just great. You're just great. Czyli you're so great, tak? Jesteś taki świetny, jesteś taka świetna. Mm -hmm. You're just great. Albo you're just beautiful. You're just beautiful. Prawda? Albo you're just so smart. You're just so smart. I tutaj nawet mamy te dwa podbicia znaczenia smart. Jest tak. just i so. Nie samo you're so smart, ale you're just so smart. To już tak bardzo chcę podkreślić. Więc możemy sobie właśnie podbijać takie znaczenia, tak jak really. You're really smart. I ciekawym użyciem jest just, które. Jest takim zmiękczeniem, żeby forma była bardziej uprzejma. I to widać w takich zwrotach jak na przykład: Could I just ask you a question? Could I just ask you a question? Czyli, czy mogę jedynie zadać Ci pytanie? Albo czy mogę. Tak, mam tylko pytanko. A to, to możemy tak użyć, jak będziemy chcieli, tylko na przykład, jak do lekarza ludzie wchodzą i mówią, ja tylko na chwilkę, ja tylko po receptę na przykład. Oczywiście, że tak. I jest ta fraza just a minute, mhm. albo just a second, gdzie możemy ją też zastosować właśnie w takiej. Sytuacja, jak mówisz do lekarza, typu I will be just a minute. Mm -hmm. Tak, tak, tak. to się mi, tylko, mi się z tym kojarzy, że jest długa kolejka, a ja tylko na sekundę wejdę, bo mam po receptę. Po angielsku też ta fraza Just a minute to jest domyślna odpowiedź, gdy jesteśmy w, w toalecie jakiejś publicznej mm -hmm. i ktoś zapuka w drzwi. Tak. To wtedy na, nasza wersja Zajęte to właśnie będzie Just a minute. To odsyłamy do rolki, tam będzie więcej o Zajęte na Instagramie i na TikToku. Możemy też grzecznie zapytać na przykład Just help yourself to anything you like. Just help yourself to anything you like. Co gościa można tak przywitać, wiecie? Po prostu poczęstuj się czym chcesz, na co tylko masz ochotę. teraz spójrzmy na te znaczenia, gdzie możemy wymiennie stosować albo just, albo only. Okej. Okay. Dużo już jest tych znaczeń, prawda? Troszkę ich jest, ale są zbliżone, mam wrażenie. Jeżeli mamy znaczenie, że coś niedawno się wydarzyło, czyli nie dopiero co, ale niedawno, ostatnio, to użyjemy albo just, albo only. She's just arrived. She's just arrived. Albo it was only discovered last year. It was only discovered last year. Czyli dopiero co w zeszłym roku to odkryto. It was only discovered last year. W znaczeniu tylko, który już znamy dobrze. Na przykład piję tylko czarną kawę. I just drink black coffee. Wyśmienicie. Albo I only drink black coffee. Zostało już tylko kilka biletów. There are only a few tickets left. There are only a few tickets left. No i wymienię just. Jeżeli mówimy o negatywnych skutkach czegoś, to użyjemy też albo only, albo just. W takim przykładzie More money will only bring you more problems. More money will only bring, you more, pro bring more problems at you. Może być i tak i tak. Czyli więcej pieniędzy przyniesie ci tylko więcej problemów. I tu też możemy powiedzieć will just bring more problems. Jeżeli mamy znaczenie, że coś jest pojedynczego albo unikalnego. Na przykład przebiegłem tylko jeden maraton. Tak? To jest taki wiecie jedna unikalna rzecz. I've run only one marathon. I run only one marathon. Albo I've run just one marathon. Znowuż możemy wymiennie. Jest jeden przykład, gdzie możemy zastosować only, ale nie możemy zastosować just. I to jest taki moment, w którym nasze only będzie spójnikiem. Oznaczało będzie to samo co, ale jednakże. Okay. Spójrzmy na zdanie. You just started learning English, only you sound fluent. You just started learning English, only you sound fluent. Tak, jest to zdanie troszkę bardziej zaawansowane, trudniejsze też do zrozumienia. Mm -hmm. Oznaczałoby właśnie, że dopiero zacząłeś uczyć się angielskiego, a, już. a mówisz płynnie, mm -hmm. a już mówisz płynnie. Only you sound fluent. To to jest moment, w którym nie możemy wykorzystać just. I wspominałem już, że kolejność wyrazów, czyli gdzie wstawimy to just, albo gdzie wstawimy to only, ma znaczenie i porównajmy sobie takie zdania: I've just had two pieces of pizza. I've just had two pieces of pizza oraz I've had just two pieces of pizza. I've had just two pieces of pizza. To jaka jest różnica znaczeniowa? I've just had two pieces. I've had just two pieces. A te pierwsze to jest, że dopiero co? Tak. Zjadłem dwa kawałki. Pięknie, tak. A to drugie to, że zjadłem dwa kawałki. Zjadłem tylko dwa kawałki. Tylko dwa kawałki. Mogłem pięć, ale zjadłem tylko dwa. I've had just two, tak? Mm -hmm, tak. Także gdzie ustawimy to just, gdzie ustawimy to only, no będzie znaczało, co podkreślamy i jakie to jest znaczenie. W ostatniej części przygotowałem dla Was sporo kolokacji i takich wyrażeń idiomatycznych, idiomów, które często są stosowane w mowie przez Amerykanów, przez Anglików, a niekoniecznie są łatwe do zrozumienia. Te, które się nie zmieściły, znajdziecie w bonusie. Więc pierwsza taka fraza to będzie: Beauty is only skin deep. Beauty is only skin deep. Dosłownie, uroda jest tylko na głębokość skóry. Okay. Ale to oznacza, że uroda to nie wszystko. Bardzo ładna. Czyli takie nie oceniajmy książki <grym> po okładce, <grym> prawda? Następne. For your eyes only. For your eyes only. To jest jakaś tajemnica. Tak, coś poufnego, czyli zarezerwowane tylko dla czyichś oczu. Na dokumencie może tak być napisane. Okay. Albo w pamiętniku. W złotych myślach. Tak jest. Następne. God only knows. God only knows. To po prostu też mamy taki. Bóg jeden wie. Mm -hmm. Kiedy to się zadzieje? Bóg jeden wie. God only knows. Bo jakby w wyższej instancji to już nie ma, nie? Nie, nie odwołasz się, tylko on i. Zwróćcie uwagę też na szyk. Tu nie jest only God knows, tylko God only knows. W sklepie możemy zobaczyć napis Cash only. Cash only. Co oznacza. Tylko gotówką płatność. Oczywiście. W internetach na pewno spotkaliście się z wyrażeniem YOLO. Mm -hmm. pisanym przez Y. Co oznacza You only live once. You only live once. Żyje się tylko raz. Warto ryzykować. Czyli właśnie mm -hmm. YOLO. Jest też takie bardzo fajne wyrażenie. The one and only. The one and only. Czasami usłyszymy, gdy, jest frazę, gdy ktoś jakiś. jest przedstawiany uh -huh. i mówimy ten jedyny, niepowtarzalny. Nie tak. To wtedy powiemy the one and only... Elton John, sir. Yes, sir, Elton John. Ale może też być bez tego the, na przykład, że to jest moja jedyna, niepowtarzalna okazja, szansa, żeby coś zrobić. It's my one and only chance. It's my one and only chance. No, czyli że mam tylko jedną taką okazję. I ostatnie wyrażenie z only to the only way to go. The only way to go. Co oznacza jedyna droga, którą możemy wybrać, czyli to jest najlepsze wyjście z sytuacji. Okej. Okay. To, to jest trochę podchwytliwe, bo to pokazuje ci, że masz tylko jedną drogę, a to jest tak naprawdę najlepsze wyjście z sytuacji. Możesz mieć inne drogi. Tak, to prawda, że możesz mieć inne drogi. Ale to jest najlepszy wybór. Tak, ta jedyna prawidłowa. Ale jeżeli masz tylko jedną sytuację, no. jedno rozwiązanie, to to też można powiedzieć, no, że jest to najlepsza. Chociaż może być najgorsza. Ale to jest the only way to go. Tylko tak możemy iść. right to spójrzmy teraz na wyrażenia z just. Pierwsze, które już na pewno spotkaliście, to just in case. Just in case. No. E, bring an umbrella just in case. Ja tak robię. Bring an umbrella just in case. Na no, wszelki wypadek. Na wszelki wypadek. Czyli to zdanie nie oznacza przynieść parasol w walizce. O! Tylko w walizce. Tylko w walizce nie możesz w torebce. <laughs> Bring an umbrella just in case. Tak jak już mówiliśmy, że warto się uczyć właśnie zwrotów pełnych, żeby potem nie wychodziły takie bzdury, jak przynieść parasol tylko w walizce. <laughs> tylko na wszelki wypadek. Just in case. Bardzo fajny zwrot. Polecamy just because. To tak rodzice odpowiadają, just because. Dzieci też. Dzieci tak też odpowiadają. tego odpowiadają, tak, bo one się tego od nas uczą. Oznacza to, bo tak. Bo tak. Ale dlaczego, mamo? Bo, bo tak. tak. Just bo because. To, jest, to już jest ostatnia odpowiedź w tej skali odpowiedzi. Just because, bo tak. To jest nasze, bo tak. Ciekawym wyrażeniem jest just along for the ride. Just along for the ride. Ale dobrze, ani tam. Mm, co, tak jest. Just along for the ride. Ćwiczyliśmy, prawda, w zeszłym tygodniu. Wy też ćwiczyliście. Oznacza ta fraza, bo, tak dosłownie, że jestem tu tylko na przejażdżkę, oh. <laughs> Ale chodzi o to, że bierzemy udział w czymś tylko dla towarzystwa. Czyli nie angażujemy się, jesteśmy tutaj dla towarzystwa. To jest chyba takie najlepsze tłumaczenie. Czyli chcemy. Spędzić z kimś czas. Mm -hmm. Przeżyć jakieś doświadczenie, enjoy the experience, ale nie jesteśmy jakoś zaangażowani strasznie. Czyli I'm just along for the ride. Dołączam się do tej przejażdżki. Along for the ride. Bodzie zabawnie. Not just a pretty face. Not just a pretty face. Dosłownie, nie tylko ładna buzia. I oznacza to, że osoba jest bardziej inteligentna, niż może się wydawać. Czyli zaskoczyła nas. Tak. Zakładamy, że wiecie, że ktoś jest atrakcyjny. Pretty face. Ale mm -hmm. nie jest właśnie tylko tą przysłowiową blondynką. Not just a pretty face. Tak. It just so happens, that. It just so happens, that. Oznacza. Tak się przypadkiem składa, że. Znaczy, okay. wiesz tak, o tak przypadkiem mam przy sobie nie, mm -hmm. dodatkowy bilet. <laughs> It just so happens that I have an extra ticket. Tak się, tak się dziwnie jakoś złożyło. Tak się złożyło, tak. No to wiecie, w autobusie na przykład ktoś zapyta, o, nie mam biletu, ale tak się akurat składa, że ja mam. It just so happens that... To może być bardzo przydatne, to trzeba sobie zapisać, pamiętać. No, mam wrażenie, że bardzo dużo tu jest przydatnych zwrotów, właśnie takich codziennych. Kolejny właśnie z nich to just my luck. Just my luck. Co oznacza takie już moje szczęście. Czyli coś nam się tam nie ułożyło. Mm -hmm. Autobus właśnie odjechał, pomimo tego, że biegliśmy, ale drzwi przed nosem się zamknęły. Just my luck. To po polsku powiemy, że mamy pecha. Tak. No bo pamiętajmy, że po angielsku jest good luck i bad luck. Także samo luck oznacza, wiecie, no taka moja no. karma. O, to jest chyba takie trafne. Taka moja karma. Tak już wygląda moje życie. Just my luck. Kolejny zwrot. You just don't get it. You just don't get it. No, czyli ty po prostu. Nie rozumiesz. Nie załapiesz. You just don't get tak it. Tak też można zakończyć właśnie rozmowę. <laughs> Więc jakby dalej nie pójdziemy z tą rozmową. Bo, tak. Just Bo tak. Kolejny zwrot. Just for the heck of it. Just for the heck of it. Co oznacza tak dla draki, tak dla zabawy. Mm -hmm. A zróbmy to tak dla draki. Just for the heck of it. Psikusy. Bardzo fajny zwrot. Halloween się zbliża. Przykusy wem. O, dokładnie. Inny zwrot też popularny. Just what the doctor ordered. Just what the doctor ordered. Co oznacza dokładnie to, czego nam potrzeba. Okay. Często z takim zdrowotnym wydźwiękiem. No bo to jest dokładnie to, co polecił lekarz. Zapisał, tak. Czyli na przykład this juice is just what the doctor ordered. <laughs> To bardzo fajnie brzmi. To jest taki też autorytet, właśnie te dzieci możecie stosować. Oczywiście można też użyć tak przenośnie. Wiecie, pijecie sobie whisky mm -hmm. i mówicie, o, dokładnie tego mi trzeba było. That's just what the doctor ordered. Mieliśmy to wyrażenie, że chwilka, minutka, prawda? Momencik, czyli. Just a minute. Pięknie. Możemy też zobaczyć taki napis na przykład. Just ask, albo polecenie. Just ask. To znaczy wystarczy zapytać. Tylko zapytać. Mm -hmm. Just ask. Wystarczy zapytać. Fajnym też jest zwrotem. Just another day at the office. Just another day at the office. Co powiemy? No taki wiecie, no dzień jak co Dzień jak codzień. Nie musicie być w biurze, żeby tego użyć. No, no dzień jak dzień Taki kolejny, zwykły, nudny dzień w biurze. Just another day at the office. Taka rutyna. Ciekawym zwrotem jest wyrażenie just the same. Just the same. Jak myślisz, co on oznacza? Just the same. Taki sam? To się bez. Że, że się nie różni? Aha, to oznacza się bez różnicy. Bo tylko taki sam by było, mm -hmm. to oznacza bez różnicy. Czyli okay. jak się zapytasz, A, you want coffee or tea? Eh, just the same. Też lubię takie pytania. Jak to się odpowiadać? No, nie ma różnicy. Co zrobisz, będzie dobrze. Między kawą, herbatą. Nie ma różnicy. Just the same. Warto stosować. Krótkie i bardzo przydatne. I zwroty. Ostatnio zostały dwa. Just now. Just now. Co oznacza przed chwilką. Okay. Kiedy ją widziałaś? Oh, just now. Przed chwilą, przed kurier. Tylko teraz. No, just now. Czyli przed chwilką. I ostatni. That's just the way it goes. That's just the way it goes. I to jest ten zwrot, który właśnie oznacza, że no, tak to już jest. Tak to już działa. That's just the way it goes. W ogóle używa się bardzo takich właśnie ogólnych prawd. Tak to jest. Bo tak. <laughs> Miałam to na końcu języka, ale nie chciałam tego <laughs> powiedzieć. Ogólne prawdy. Bo tak. No, jakby to powiedzieć. That's just the way it goes. Excellent. W materiale bonusowym znajdziecie wyrażenia wraz z tłumaczeniami, które nie zmieściły się w odcinku. Przypomnę, że bonusy są darmowe i dostępne po zalogowaniu się na naszej stronie www.angielski.pl ukośnik279 jak numer 279 tej lekcji. Mamy nadzieję, że nie będziecie już mieli problemu z wybraniem pomiędzy just a only oraz, że przy okazji poznaliście kilka ciekawych utartych zwrotów z tymi wyrazami. Zwróćcie także uwagę, jak często w filmach i serialach pojawiają się takie zwroty. That's all what we've prepared for you today. We'll talk to you again next week. Bye. Bye.